Proszę, proszę Państwa, mamy tutaj tych żebraków katolickich, stoją na przystanku. No patrzcie, co Państwo na to? W ogóle to jedziemy z Muzeum Poli, proszę Państwa, Żydków. No i po prostu wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrogramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. No bo tylko tacy są tu w Warszawie. Oni tych Żydków nienawidzą. I proszę Państwa, jak tak jedziemy 111 z Muzeum Polin, proszę Państwa, to tak, już tak katoliczki, ci katolicy już tę moją prawosławną obgadały, która 40 lat jeździła na karetce. A, że złodziejka, że złodziejka. A ona rzeczywiście jakieś tam mięsko chciała schować. Już tam może nie dla swojego męża, tylko może dla wnuczki, może dla siebie. No i tak po prostu ci katolicy zajmują się plotkarstwem. I teraz taki ksiądz Rydzyk w Radio Maria całą noc gadał o tym, żebyście wy jako katolicy, wyznawcy papieża, wyznawcy Matki Boskiej, nie plotkowali, a wy na barot. Bo dla was ksiądz Rydzyk jest nikim, ksiądz Rydzyk jest beczką, jest grubą świnią, nie chcecie słuchać księdza Rydzyka i po prostu robicie swoje, czyli plotkarstwo. Tak jak ksiądz Rydzyk nie plotkował, to wy plotkujecie. Także Stadion Narodowy, proszę Państwa, tutaj na Pradze Południe w Warszawie. Także widzicie Państwo, są spięcia pomiędzy katolikami a Żydami. Mówiłam już tysiące razy, że po prostu katolicy nienawidzą szytu. Także w świecie tramwaju, w świecie XXI wieku, takie rzeczy. Także jedziemy dopiero co 111 z Muzeum Polin, czyli Muzeum Żydów Polskich. A nagrodę Anny Laszuk rozdamy. No piękny wieczór. Dobrze, że wyskoczyłam z biblioteki uniwersyteckiej. Dobrze, że wyskoczyłam, proszę Państwa, z tej dobrej 56, gdzie swego czasu w roku 1999 zakotwiczył się wasz Jan Paweł II i u tych sióstr Szarytek po jednej stronie, no i w samej bibliotece uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wasz papież, no i może ten papież, a że ten był Żydem, a że ten był Żydem, a ja rozmowę zakończyłam, a ponoć to i wasz papież był Żydem i że jeszcze dostarczał gaz sarin, jeszcze gdy księdzem nie był, potem skoczył w sutannę, a jeszcze papieżem został i mordy zamknęłam wszystkim katolikom w Muzeum Polin, Piotrkowi Janicie.